Dzięki systemowi BaseLinker możesz bez żadnych dodatkowych programów wystawiać faktury oraz paragony. Wszystkie paragony i faktury mogą być przetrzymywane w jednym miejscu, w systemie BaseLinker. Jeżeli masz zewnętrzny system księgowy, możesz oczywiście tą integrację dodać do systemu BaseLinker, a następnie przekazywać faktury utworzone w systemie BaseLinker do Twojego programu księgowego. Moduł faktur i paragonów w systemie BaseLinker umożliwia m.in. możliwość fiskalizowania paragonów bez dodatkowych opłat. Możesz generować rejestr sprzedaży dosłownie dwoma kliknięciami, a następnie możesz go wysłać do swojego księgowego. W części zamówienia, faktury, znajdziesz wszystkie utworzone dokumenty z podziałem na faktury, faktury pro forma, korekty, które wystawiasz do utworzonych faktur, paragony, oraz w tym miejscu możesz utworzyć rejestr sprzedaży, czyli informacje o wszystkich wystawionych fakturach w danym miesiącu w wybranym formacie. Zapytaj firmę księgową, jaki format potrzebuje z tej listy, jakiego programu używa. Następnie raz w miesiącu, wprowadzając datę początkową i końcową, wybierając do jakich serii numeracji faktur chcesz stworzyć ten rejestr, czy chcesz, żeby to było rejestr faktur z NIP-em bądź bez NIP-u dla wybranej waluty oraz dla wybranego kodu kraju, a następnie oczywiście wybierasz odpowiedni format, na przykład JPK tutaj w tym miejscu, uzupełniając pozostałe dane, klikając generuj, taki plik możesz wysłać księgowej, to będzie podsumowanie Twoje całomiesięczne wszystkich wystawionych faktur. W BaseLinkerze możesz wprowadzać wiele różnych serii numeracji faktur. Przykładowo, jeżeli sprzedajesz w Polsce i za granicą, to możesz utworzyć serię numeracji dla Polski oraz zagraniczną. Nieważne, czy jesteś zarejestrowany do VAT OSS i sprzedajesz do Unii Europejskiej, czy na przykład sprzedajesz do jednego wybranego kraju. Jeżeli klikniesz nowa seria numeracji faktur, to możesz wprowadzić takie ustawienia, jakie chcesz, takie, które dotyczą wybranego kraju, rynku bądź źródła zamówienia. Wprowadzasz dowolną nazwę serii, wybierasz typ dokumentu, wprowadzasz format, tutaj możesz dopisać cokolwiek. Dla faktur niemieckich może to być D, dla faktur Allegro może to być AL. Numeracja jest dowolna. W tym miejscu, jeżeli usuniesz literkę M, to seria numeracji będzie resetowała się raz w roku, a nie raz w miesiącu. Dalej wybieramy stawkę. Stawkę możesz pobrać z zamówienia. Możesz ustawić stawkę przypisaną do kraju kupującego według OSS. Pamiętaj jednak, że stawka według kraju kupującego OSS może być użyta wtedy, jeżeli Twoja firma jest zarejestrowana w VAT OSS, czyli sprzedajesz za granicę, Twoja sprzedaż za granicę przekroczyła 10 tysięcy euro i musisz odprowadzać podatek. Natomiast wybierając to ustawienie i sprzedając do wielu krajów, nie musisz po prostu za każdym razem sprawdzać, jaki VAT jest w danym kraju. BaseLinker to po prostu sam rozpoznaje. Możemy oczywiście wprowadzić zdefiniowaną wartość poniżej. I tutaj również oczywiście dla każdego kraju możesz wprowadzić osobną stawkę VAT. Możesz właśnie też wybrać stawkę według kraju, która zostanie rozpoznana automatycznie według kraju OSS. Czy chcesz uwzględniać przesyłkę na fakturze? Nie, tak, tak, dodaj do ceny ostatniego towaru, nie, nawet gdy cena wynosi 0. Jeżeli wybierzesz tak, no to tutaj również musimy wybrać stawkę VAT. Tutaj również możemy ustawić ją na sztywno. Możemy wybrać taki VAT, który jest w kraju kupującego OSS, albo ten VAT może być pobrany po prostu z zamówienia. Możemy wprowadzić dowolny prefiks wysyłki, czyli nazwę tej wysyłki. Czy chcemy pomijać ceny produkty z ceną 0? Czy chcemy wprowadzić dodatkowe przeliczenie faktury na inną walutę? Jaka będzie data sprzedaży, termin płatności oraz pozostałe informacje? Dalej wprowadzamy dane firmy, miasto, wystawiający, nazwy firmy, sprzedawca, tutaj wprowadzasz swoje dane, adres, NIP. Dodatkowe informacje, tutaj możesz również wprowadzić tagi, które są również dostępne podczas tworzenia szablonu e-mail. W tym miejscu również możemy wprowadzić szablon. Jeżeli wygląd faktury, który jest dostępny domyślnie, nie odpowiada Tobie, to w tym miejscu możesz wybrać szablon alternatywny. Ten szablon alternatywny jest tutaj dostępny, ponieważ został on dodany wcześniej na wydrukach.
Aby dodać taki szablon alternatywnej faktury, musisz w zakładce zamówienia przejść do wydruk i eksporty i tutaj na liście wszystkich wydruków wybrać faktura alternatywna, klikając po prostu subskrybuj. Faktura alternatywna to wydruk, który edytujesz tak samo jak każdy inny wydruk. Fakturę alternatywną możesz zmienić, zmieniając jej wygląd, dodając na przykład logo, bądź zmieniając układ danej faktury. Nie można tego zrobić w przypadku standardowego szablonu naszych faktur. Ten dodatkowy wydruk faktury będzie widoczny w zakładce faktury, ustawienia, podczas edycji serii numeracji faktur. Dla już wystawionych faktur w zakładce faktury możesz tworzyć korekty, klikając obok faktury po prostu korekta. Możesz te faktury usunąć, edytować, pobrać na dysk jako PDF albo wgrać po prostu fakturę z systemu zewnętrznego. W tym miejscu, jeżeli masz zainstalowane programy księgowe typu Fakturownia, WFirma, InFact, to tutaj również w tych kolumnach będą ikony tych programów i jeżeli ta faktura była przekazana do danego programu, a Ty decydujesz tak naprawdę w którym momencie i kiedy ma ta faktura być przekazana, to tutaj ikona nie będzie wyszarzona, tylko będzie kolorowa. Po dodaniu integracji programu księgowego w ustawieniach tego programu decydujesz w którym momencie ta faktura i czy w ogóle ma zostać przekazana do właśnie tego programu. Po przekazaniu faktury do systemu księgowego ta informacja będzie widoczna zaraz obok numeru standardowej faktury utworzonej w systemie BaseLinker. Dalej mamy listę faktur, proform. Tu możemy edytować również korekty. Aby dodać korektę, po prostu klikamy korekta, wybieramy serię numeracji korekt, potwierdzamy. No i w tym miejscu wprowadzamy dane, które chcemy, aby ta korekta miała oraz to, co chcemy zmienić. Czyli chcemy zmienić pozycję albo czy chcemy zmienić po prostu dane znajdujące się w tej właśnie fakturze. Po uwzględnieniu wszystkich zmian klikamy stwórz korektę. Tak samo jak serię numeracji faktur możesz zmieniać serię numeracji paragonów. W zakładce ustawienia obok paragonu klikamy edytuj i tutaj tak samo możesz zmieniać ustawienia danego paragonu. Tutaj, co też istotne, możesz również ustawić, czy ten paragon jest fiskalny, zmieniając ustawienie z nie na tak. Pamiętaj, że paragony możesz fiskalizować bez żadnej dodatkowej opłaty, korzystając z integracji BaseLinker Printer. Po dodaniu integracji BaseLinker Printer w ustawieniach programu musisz jedynie zaznaczyć w tym miejscu włącz fiskalizację. Po wybraniu tej opcji, po tym jak drukarka fiskalna prawidłowo będzie podłączona do Twojego komputera, musisz wprowadzić odpowiednie protokoły, port, nazwę. Następnie klikaj testuj połączenie. Tutaj możesz również dodać dodatkowe informacje do Twojego paragonu. Jeżeli po kliknięciu testuj połączenie informacja będzie pozytywna, to wtedy każdy nowo utworzony paragon w systemie BaseLinker zostanie zafiskalizowany.